Jeśli chcecie kupić końce do FIFA 16 albo cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam was do superkońcy.pl. Przy podaniu hasła Koza macie 5% zniżki. Polecam. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Koza FC. Słuchajcie, dziś, tak jak zapowiadałem, zagramy sobie draft. I bardzo się tego boję, szczerze powiedziawszy, bo to 15 tysięcy na tym koncie to jest naprawdę dużo, a moja forma od czasu wejścia tego patcha jest naprawdę beznadziejna i boję się, że skończy się na pierwszej rundzie, na tego bym nie chciał, biorąc pod uwagę to, jaki mamy budżet. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję ogólnie za odbiór wszystkich filmów, jakie dodaję ostatnio na kanał. Ostatnie dwa miały jakieś przycięte zasięgi, więc to jest nieważne, ale słuchajcie, ostatnio naprawdę film, przebijacie to 1000 łapek w górę i bardzo to doceniam. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Na poprzedni odcinek z drafta w Koza FC oceniliście na ponad 2000 łapek w górę, co chyba nie zdarzyło się jeszcze na moim kanale. Jest to dla mnie coś naprawdę fantastycznego. Jeśli pod tym odcinkiem przebilibyście to 1000, będę naprawdę bardzo wdzięczny. I słuchajcie, tutaj jeszcze widzicie mój skład, jakim sobie obecnie gram. Troszeczkę go przebudowałem, bo moja forma znowu się jakoś zaczęła chwiać, więc stwierdziłem, że Dybala wróci sobie do składu z Pereirą. Jeśli chodzi o Bufala, on sobie wbiega w drugiej połowie na SPO. No i tym składem chyba nie przegrałem jeszcze meczu, a zagrałem ich około 6-7, więc gra mi się nim naprawdę dobrze, dlatego zdecydowałem się tutaj to pozmieniać. No ale to już jest nieważne, słuchajcie. Wchodzimy w draft online. No i czas zapłacić 15 tysięcy. Słuchajcie, jeśli pod tym odcinkiem, nie wiem, przebijecie 1500 łapek w górę i będę widział wyraźny sygnał, że wam się podobał ten odcinek, to może zrobimy jeszcze jeden draft, ponieważ to jest naprawdę szansa na zdobycie fajnych kart teraz, kiedy są dostępne toty. No ale na razie zdecydujmy się na jakąś formację. Mamy 4-4-2, mamy 4-1-4-1, mamy 4-2-3-1 i mamy 4-1-1. Żadna z tych formacji, szczerze powiedziawszy, mnie nie satysfakcjonuje w żadnym stopniu. No ale wybierzemy sobie 4-4-2 holding, ona wygląda tutaj najlepiej. Chociaż ta formacja w sumie nie wygląda źle, tylko tu mamy jednego napastnika, ja niezbyt lubię mieć jednego napastnika. Więc weźmy sobie 4-4-2, ta formacja wygląda całkiem solidnie. No i jakich mamy kapitanów? Mamy pomarańczowego Luisa Suareza, dlatego jego sobie wezmę oczywiście. Myślę, że pójdziemy tutaj w BBW, ale pamiętajcie, to jest Koza FC. Ja nie chcę tutaj tracić tych cennych monet, dlatego będę starał się zbudować jak najsilniejszą drużynę. Nie musi być ona wcale kreatywna, jeśli o mnie chodzi. Weźmy sobie tutaj Torresa. No i zobaczmy, drugi nasz napastnik będzie to Tony Griezmann. Bardzo mnie to cieszy. Weźmy go sobie tutaj do składu. Jeśli chodzi o lewego pomocnika teraz, Neymar. Nie obrażę się za Neymara. Neymara nie ma, ale jest Martial. Mało mnie to cieszy, bo nie ma on 4 gwiazdek sztuczek, co na skrzydle szczególnie jest dla mnie dosyć istotne, no ale jest Francuzem, więc go sobie tutaj damy. Prawe skrzydło to Arda Turan, proszę bardzo, Arda Turan. No tutaj się w ogóle już nie cieszę prawie, bo tu jest zero tempa, no ale są sztuczki, nie można mieć wszystkiego. Jest Arda Turan, no i kolejne ŚPD. Fajnie było jakiegoś Krychowiaka albo kogoś równie solidnego. Nie mamy tutaj żadnej takiej opcji. Jest Schneiderlin, weźmy sobie Schneiderlin. W sumie on ma Hyperlinka, więc tutaj się już nie musimy martwić o zgranie. Więc jest to dosyć ciekawa opcja tak naprawdę. I teraz czas na środkowych obrońców. Wow, tu posypało naprawdę nieźle. No i mogę wziąć Kościelnego, który będzie miał pewny link. I mogę wziąć Mustafiego. I tak jak jestem pewny, że trafimy jeszcze jakiegoś dobrego obrońcę z BBWA, tak obrońcy, który będzie się tam zgrywał z tą lewą stroną, możemy już nie trafić. Dlatego wezmę sobie Kościelnego, którego karta tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jak wiecie, ja lubię tego obrońcę. Wiem, że z wielu z was ma jakiś z nim problem, ale ja go naprawdę lubię. No i tak jak mówię, patrzcie, tutaj trafiamy Varana, trafiamy Pepe, trafiamy też Matie, który wygląda naprawdę dobrze i chyba go sobie przetestuję, ponieważ jeszcze nim nie grałem, a dużo ludzi bardzo go chwali. No a te statystyki wyglądają naprawdę solidnie, dlatego wybierzemy Francuza z Barcelony, zamienimy sobie to tak. Już wygląda to zdecydowanie lepiej. Teraz lewy obrońca, Tremulinas, to by było coś. No jest Gaja i jest Sidibe. Jest Sidibe, no i to jest jedyny wybór, jeśli chodzi o tą lewą obronę, żebyśmy mieli tutaj jakieś zgranie, więc weźmy sobie go. No i prawy obrońca tym razem. Kto tutaj będzie? Jest Kyle Walker, jest De Silvestri, no jest Chica, czy jak to się tam czyta, no ale a to jest w ogóle Liga Adelante. I tak nie będzie tutaj miał żadnego zgrania, więc wezmę na razie Kyle'a Walkera, bo nikt tutaj nie wygląda lepiej niż Anglik. No i czas na ławkę rezerwowych. Mam nadzieję, że sypnie nam troszkę lepszymi zawodnikami, bo mimo, że mamy dobre zgranie, jest Ibra, jest Hulk, jest Parejo. Mimo, że mamy dobre zgranie, to ten skład nie wygląda na razie jakoś solidnie. I słuchajcie, nie wiem, czy nie weźmiemy sobie Parejo, aczkolwiek kurczę, no jako ŚPD medium, no nie wygląda on jakoś super, no ale porównajmy go sobie z tym gościem.
76, 83. Wezmę Hulka. Mógłbym wziąć Ibrę, ale ja nie jestem graczem, który dobrze korzysta ze Zlatana Ibrahimowicza. Dlatego wolę wziąć Hulka i mieć dobrą, pewną zmianę. Bo Zlatan jest graczem dobrym, ale nie do mojego stylu gry, gdzie ja używam dużo tempa po prostu i zwinności zawodników na Ibra. Taki nie jest, ale teraz trafiamy Neymara i to mnie bardzo cieszy. Damy go sobie na prawą pomoc, bo myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Będzie on i tak miał w miarę zgranie, powinien być na 7 zgraniach, a nie, bo jest LW. No zobaczymy, na razie go sobie zostawię, bo wolę mieć i tak Neymara tutaj niż Arde Turana. No mówmy się, różnica klas tych zawodników jest niesamowita. El Arabi teraz, jest też Konko, no ale co nam po Konko? No zawsze jest to jeden link lepszy. No mamy też tutaj kolejnego Hiszpana, no ale chociaż jego statystyki nie są aż takie złe, no ale weźmy na razie Konko. Wiem, że El Arabi też miał jakieś zgranie, no ale on nas nie interesuje. Jest Aduriz, jest Alexis Sanchez teraz. Alexis Sanchez to jest propozycja, która dla mnie jest dosyć poważna. Jest też Aduriz, no ale Aduriz nam nie jest zupełnie potrzebny, bo już mamy Griezmana, więc wezmę sobie Adurisa, wezmę sobie Sancheza, no bo tutaj to by była głupota. Kogo mamy dalej? Mamy Nathaniela Kleina, ale co nam po Kleinie? Potrzebny nam jest jakiś dobry zawodnik, ale jest też ten SPD, którego bardzo dużo ludzi chwali, więc ja go chętnie przetestuję, no bo i tak nie mamy tutaj lepszej opcji, więc dajmy go sobie tutaj. No a jego statystyki są chyba dużo lepsze. No tak, jego obrona jest lepsza, fizyka trochę gorsza, ale za to w tempie jest dużo różnicy. Zobaczymy, najwyżej będę go zmieniał. Liczę jeszcze, że trafimy Lukę Modricza. To by było naprawdę coś. A na razie po raz kolejny nie trafiamy nic, za to trafiamy Moreno, który myślę, że jest tutaj najlepszym wyborem możliwym. Można by było też wziąć Kurzawę, no ale Moreno, Kurzawa, biorę Moreno. Tempo tutaj wygrywa zdecydowanie. Mogłem wziąć też Carlosa Vela, no ale na niego się nie zdecydowałem. No i znowu mamy Vela. I wydaje mi się, że tym razem, biorąc pod uwagę to, kogo my tutaj mamy, Carlos Vela jest najlepszym pomysłem, bo pozwoli nam na zachowanie jako takiej chemii. Więc dajemy sobie Vela tutaj, no a potem się zastanowimy, jak to będzie. Na razie Vela ląduje tam. No i trafiamy Krychowiaka. O takie trafienie mi chodziło, żeby był ktoś solidny w środku pola. Trafiamy Polaka, on oczywiście tutaj już wędruje. Tu nie mam żadnych wątpliwości, że on będzie w środku razem ze Schneiderlin. To jest niezły duet, aczkolwiek wolałbym też kogoś bardziej technicznego. No i mamy Kovacicia. I Kovacicia, szczerze powiedziawszy, ja bym chętnie tutaj dał, no ale nie zmienię Krychowiaka, bo chcę, żeby Polak był w składzie. Na Schneiderlin nie zmienię, no bo tutaj zgranie nam się zupełnie nie zgadza. Więc teraz na przykład, gdybyśmy mieli... No nie, tutaj zawodnik z BPL, żaden lewy obrońca też nam nie zmienia nic. No dobra, na razie lecimy dalej. Czy... No tak, tutaj nie ma nic ciekawego, kogo my potrzebujemy. Wezmę chyba tego Malo, po prostu, żeby było zgranie. No bo nie widzę tutaj nic interesującego, więc weźmy sobie tego Malo, dajmy do składu na razie, żeby było 100% zgrania. Mamy 95, no bo jeszcze nie ma bramkarza też. No i ostatni zawodnik z pola, który nas czeka tutaj, to... to Kurt Zuma, to jest ciekawa propozycja. To jest na pewno ciekawa propozycja. Jest Per Mertesacker, lubię go w rzeczywistości, bo jest to naprawdę fajny facet i moim zdaniem bardzo dobry obrońca, ale w rzeczywistości. To jest FIFA, tu oczywiście kierujemy się innymi standardami. Funes Mori wygląda bardzo dobrze, no ale on nas tutaj nie interesuje w żaden sposób. No i jest też Gaja. I słuchajcie, wezmę Gaję, bo może on pozwoli mi tutaj na jakieś pokombinowanie z tym składem i po zamienianie może troszkę stron. Zobaczymy, więc wezmę Hiszpana na wszelki wypadek. Nic się złego nie stanie, jeśli się na niego zdecyduje. No i czas teraz na bramkarza. Pierwszym jest... O, w mordę, nie ma nikogo, kto by nam pasował w żadnym stopniu. Jest Okocha, no jego wezmę. No a tutaj bardzo chętnie zobaczyłbym albo Hugo Lorisa, albo jakiegokolwiek Francuza, albo Petra Czecha, rekord breakera. Zapomniałem, że my mamy tutaj jeszcze srebrnych zawodników do wyboru. Czy jest ktokolwiek, kto tutaj może nas zainteresować? Nie ma nikogo, więc weźmy tego Norwega. No bo kto bierze norweskiego bramkarza? No i dobrze, słuchajcie, troszeczkę pozmieniałem w tym składzie. Teraz już wszystko widzicie na ekranie. Niemal jeszcze tutaj muszę odkliknąć. No i tak to sobie powymyślałem. Wolę mieć Martiala na gorszym zgraniu z prawej strony z tego powodu, że nie ma on 4 gwiazdek i łatwiej będzie mi go ustawić na uko z bramki rywala, żeby strzelił prawą nogą, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Po prostu te strzały jak gdyby takie na uko są bardzo OP, więc jeśli jeszcze nie próbowaliście, to polecam. No a wtedy dzięki temu mamy Neymara na pełnym zgraniu niemal, ponieważ zgrania mam wtedy 9, ogólnie cały skład ma zgrania 100, no i ocena jego ogólna to jest 83, ponieważ kamerka prawdopodobnie to zasłania, dlatego to mówię.
No i tutaj widzicie, jak to wyszło. Jedyny ból to jest taki, że ten nasz bramkarz no nie ma tutaj pełnego zgrania i to może być dosyć niebezpieczne. Poza nim, kto jest na 7 zgraniach? Poza nim na 7 zgraniach jest jeszcze Krycha i jest jeszcze Martial, aczkolwiek umówmy się, ta chemia nie jest aż tak bardzo istotna w drafcie. Jeśli chodzi o ławkę, tutaj tak to się prezentuje. Jedna tylko rzecz, ty jesteś lewonożny, to dobrze, to idealnie, tak to powinno wyglądać. No i słuchajcie, ja zaczynam draft, oczywiście będę komentował po meczach, po to, żebym mógł się lepiej skupić, no i żeby nie odpaść w pierwszej rundzie, zwykle tak robię, nie macie do tego z tym żadnych problemów, tak więc czas poszukać pierwszego rywala, no i to będzie naprawdę wyzwanie, mam nadzieję, że nie odpadnę. No i nie poczułem się pewniej, widząc skład pierwszego przeciwnika, ponieważ poza formacją wszystko było tu naprawdę mega mocne, a połączenie Neymara, Ronaldo, Griezmana i Bale'a naprawdę sprawiało, że czułem się przerażony. Nawet ten Bangura z prawej strony to jest bardzo dobry zawodnik, ponieważ ma naprawdę duże, duże tempo i dla mnie, jeśli chodzi o poruszanie się, jest bardzo podobny do Neymara, ale mimo to, to ja rozpocząłem naprawdę nieźle. Tutaj Luis Suarez, fajny gol. Jeśli chodzi o zawodnika Barcelony, nie byłem do końca przekonany, bo już miałem nim okazję grać raz czy dwa różnymi jego kartami, no i grało mi się naprawdę słabo. Tutaj widzicie wyrównanie przez przeciwnika, no bramka taka typowa z tej FIFA, po prostu odbicie, no i nagle obrońców nie ma, ale jeśli chodzi o ustawienie moich obrońców, do tego przejdziemy w dalszej części tego odcinka. Na razie widzimy rzut karny, tutaj faulowany Neymar, nieposzkodowany podchodzi do tej jedenastki, tylko Luis Suarez, który pewnie uderza w lewy róg, ale co z tego, skoro rekord breaker Czech jest na posterunku, ale przeciwnik popełnił tutaj fatalny błąd, Griezmann zbiera tę piłkę, uderza, znowu Czech jest na posterunku, no ale Luis Suarez biegnie zebrać tą piłkę, no i potem udało mi się całkiem fajnie porobić przeciwnika, jeden obrońca, drugi obrońca, jeszcze zejście do środka, uderzenie, no i tym razem bramkarz Arsenalu musiał skapitulować, no i powiem wam szczerze, że po tej drugiej akcji stwierdziłem, kurczę, ten Suarez nie jest taki zły. Tutaj kolejny błąd rywala, naprawdę on już sobie odpuścił w pewnym momencie, poza tym popełniał ciągle te same błędy, przede wszystkim przy wykopie. Tutaj strzela bramkę Schneiderle i powiem wam szczerze, że nie byłem zadowolony z tego powodu, bo nie cierpię, jak środkowi pomocnicy defensywni wychodzą zbyt wysoko. Ten ma dobre pracowitości, nie ustawiłem mu instrukcji, co prawda, no ale myślałem, że chociaż przy wybiciu bramkarza będzie w środku. Tutaj skończyło się to bramką, ale naprawdę nie jestem fanem tego, no ale jak widzieliście, udało mi się wygrać ten mecz bez większych kłopotów, no i trafiliśmy na naprawdę solidny skład przeciwnika i to był najbardziej zrąbany mecz, jaki grałem w ostatnim czasie. Słuchajcie, to co się dzieje po patchu z tą grą czasami, to jest dla mnie po prostu koszmar. Zobaczcie, tutaj Leo Messi wychodzi na pozycję, wiem, że rozmazany jest ten screen, ale to ustawienie obrońców i teraz to, jak cała linia nagle się przesuwa za Leo Messiego, to jest coś nie tak. Słuchajcie, na ten mecz nie miałem w zupełności wpływu. Jedyne co robiłem, to się tak naprawdę denerwowałem, bo nieważne co kliknąłem, nieważne co się stało, to patrzcie, tutaj to podanie, mam szybkiego napastnika, on nie jest w stanie dojść do tej piłki, no i tutaj oczywiście strata, nie jestem w stanie wyjąć piłki teraz tym obrońcą, to co sam się stało, nie mam pojęcia co to jest, znowu otoczony przez czterech obrońców mój rywal, nie wiadomo jak, no i oczywiście tutaj musi być gol, bo w środku nikogo nie ma. Po patchu, szczerze powiedziawszy, czasami nie mam żadnego wpływu na mecze. Jestem w stanie w niektórych momentach wygrywać spotkania 10 razy z rzędu, mieć nieprzerwaną serię, a potem jestem w stanie przegrać 3 razy z rzędu, bo nie wiem zupełnie co się dzieje. Tutaj kolejna akcja, Neymar mknie lewą stroną, tu dobrze zszedłem obrońcą, no ale co z tego, jeżeli to podanie nie jest w stanie dotrzeć do mojego pomocnika, no i tutaj nie byłem w stanie już podtrzymać tego natarcia, nie byłem w stanie nawet przepchnąć Lumes z jego w polu karnym, wolałbym rzut karny niż to, bo rzut karny zawsze miałbym szansę obronić. No ale niestety oczywiście to też się nie udało. Widzicie fantastyczne ustawienie obrony, znowu luka w środku pola. Tu widzicie po raz kolejny, przeciwnikowi udawało się każde podanie. Tutaj widzieliście najkrótsze podanie, nie było w stanie przejść. Nie wybrałem jedynego takiego podania. Naprawdę mógłbym wybrać każde podanie w tym meczu. Widzieliście co się działo. Tutaj jeszcze Luis Suarez strzela na pocieszenie. No ale co z tego, bo jak zaraz zobaczycie, przegram to spotkanie 4-1. I mam dosyć po prostu po patchu tej gry czasami. Czasami gra mi się, jakbym był po prostu nie do pokonania. No teraz gram też w pucharach, to jest co innego, bo tam poziom jest troszkę niższy niż w pierwszej lidze czy drugiej. No ale nie zmienia to faktu, że czasami czuję, jakbym nie miał najmniejszego wpływu na tą rozgrywkę. Więc dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze jeden draft w moim wykonaniu już wtedy, kiedy wyjdą toty. Wtedy będzie szansa, może zagrać jakąś niebieską kartą. Więc zobaczymy jak to będzie. Jak na razie ta nagroda z tego draftu, mimo że no poszło mi fatalnie, była całkiem niezła, ponieważ mamy dwie paczki
za 7,5 i jedną paczkę za 5, co w zasadzie zwraca nam draft z nadmiarem, jeśli chodzi o sam koszt paczek, bo oczywiście czy coś w nim trafimy, nie wiem, to zobaczymy, jak już będą niebieskie karty, bo tak się umawialiśmy. Mam nadzieję, że mimo to, że nie udało mi się wygrać, to chociaż na pocieszenie zostawicie tą łapkę w górę, bo to, co się działo w tym drugim meczu, naprawdę kosztowało mnie sporo zdrowia. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle, to był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.